Dokonała podsumowanie wyników 30 listopada. Pan Nowakowski Radosław Artur został wybrany wójtem gminy Malechowo. Że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi to pomoże. Nowo wybrany panie wójcie, życzę wszelkich sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym. Życzę, aby nasza współpraca układała się wzorcowo, płynnie i bardzo dobrze. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Obiecuję, że poza rotą ślubowania będę wykonywał naprawdę sumiennie. Będę chciał mimo wszystko współpracować ze wszystkimi, również z radnymi, którzy są póki co w opozycji. Wierzę w to, że przekonają się do pracy i nie będziemy sobie wzajemnie rzucać płód pod nogi, a będziemy szli cały czas do przodu. Ja jeszcze chciałabym wywołać do tablicy pana Jana Szufika, wójta, byłego wójta gminy Malechowo. Dla nas zawsze wójta. Za długo byliśmy razem, żebym zapomniała wymieniać to zaszczytną funkcję wójta. Panie wójcie, ja już żegnałam pana wójta, ale teraz chciałabym jeszcze raz od gminy, od wszystkich radnych i obecnych, i poprzednich podziękować za współpracę i życzyć sobie, aby nasza współpraca z panem Radkiem była tak fajna i tak owocna i tak miło przebiegała, jak współpraca z panem. Dziękuję. Życzyć mu przede wszystkim zapału w tej trudnej pracy na niwie samorządowej gminy Malechowo. Ja nie będę się rozwodził, bo rzeczywiście w pewnym momencie łezka się mi wokół kręci, ale te 20 lat, podsumowując dzisiejsze tu ten wybór na pewno trafny, bo wszyscy to przeżywaliśmy i ta kampania wyborcza była rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. Znieśliśmy to. Jestem pełen radości, że wójtem na 7. kadencję Rady Gminy w Malechowie został pan Radosław Nowakowski. Jeszcze raz życzę mu bardzo, bardzo szczerze i gorąco, aby podołał temu trudnemu zadaniu. Wszystkiego dobrego, panie Radosławie. Chciałbym na pewno za 4 lata pracować z panem i na następne jeszcze 4 lata. Miło chęcią. Także proszę. W współpracy z panem wójtem, który jako radny powiatowy o gminie Malechowo na pewno nie zapomni. A dużo zależy od tego, co się dzieje w powiecie. Dużo zależy od tego, od decyzji podejmowanych w powiecie. W wielu przypadkach w większości nasza gmina jest zależna. Także liczę na dalszą owocną współpracę. Mam obiecaną, że ona będzie, że nasi radni będą nas wspierać. Mamy 3 w powiecie. No jest siła, tak? Tylko patrzeć, jak nasza gmina się rozwija, jak współpracuje nie tylko z powiatem, ale z różnymi innymi instytucjami, które będą nas wspierały. I wiesz, że za 4 lata nic się nie zmieni pod względem zarządzania. Tak? Mam taką nadzieję, że
zasłużę na kolejne 4 lata, zrealizuję to, co zostało zapisane i będziemy się razem cieszyć z rozwoju gminy. I tyle. Dziękuję bardzo.